Mamy świętego Antoniego i tutaj taką krótką historię powiem. Sanktuarium jest związane z cudownym obrazem, który w tej chwili jest zasłonięty. Odsłonimy go jutro w czasie mszy świętej. I powiem tak, że ten obraz według legendy był schorowaną pancernią pod Wiedniem. Z tego względu, że dziedzic Ratowski był chorążym polskim i ten obraz zwyczajnie ze sobą zabrał. I kiedy to wszystko działo się pod Wiedniem, chorągiew praktycznie nie poniosła żadnych strat. Żołnierze odczytali to jako szczególną opiekę świętego Antoniego. Później ten obraz został umieszczony w kaplicy dworskiej. Dwór znajdował się po drugiej stronie drogi, tam gdzie w tej chwili jest klasyk zabaw dla dzieci. Tam jeszcze możemy zobaczyć starodrzew, który był wokół dworu. Ten dwór, to była taka ciekawostka kolejna, był do mniej więcej 1970 roku. W bardzo dobrym stanie przeżył wojnę, ale za komuny tutaj przesiedlano różnego rodzaju ludzi z tak zwanego kwaterunku. I ostatnimi mieszkańcami byli Cyganie, którzy zwyczajnie ten ten pałacek zrujnowali, spalili, a później miejscowa ludność już do końca te cegły, które tam pozostały, zabrały. I wracając do tego wydarzenia, dziedzic umieścił ten obraz w swojej kaplicy, no i obraz mu zaczął świecić. Zaczęły się dziać różnego rodzaju cuda. Coraz więcej ludzi z okolicy zaczęło tam przychodzić i dziedzic podjął decyzję, że przekaże ten obraz do kościoła parafianego w Radzanowie, właśnie tego kościoła, który tam widzieliśmy po drugiej stronie Mokradeł. No i taką słuszną decyzję podjął. Prawdopodobnie jedna rzecz to z pobożności, a z drugiej też pewnie ta ilość ludzi, która zaczęła przychodzić mu do kaplicy, pewnie spowodowała, że chciał, żeby ten obraz był w kościele. Ale w noc przed przekazaniem tego obrazu, obraz mu zwyczajnie zginął. Nie było żadnego włamania, no i zaczęto szukać i ten obraz znaleziono właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. W tamtym czasie były to ogrody dworskie i dziedzic odczytał to, że święty Antoni właśnie w tym cudownym obrazie chce przebywać w tym miejscu. I rzeczywiście, najpierw był postawiony taki mały kościółek drewniany, praktycznie kaplica, ale bardzo szybko stała się za mała. I dziedzic spadł na pomysł, żeby sprowadzić właśnie zakonników bernardynów z Przastysza. Ufundował klasztor drewniany, kościół drewniany i załatwił właśnie z generałem zakonu tutaj przydział zakonników. I pod koniec mniej więcej 1690 roku ten obiekt drewniany spłonął. I zaczęto starania o to, żeby pobudować murowane założenie. Ciekawostka jest taka, że cegły, które znajdują się tutaj w klasztorze czy w sanktuarium, mogą mieć 500-600 lat z tego względu, że część cegieł pochodzi z takiego średniowiecznego zamku z Niedzborza. W tamtym czasie należało to do jednej rodziny, dlatego jak już tego zamku nie planowano odbudować, to cegły przekazano właśnie na budowę tego klasztoru. Jeżeli poprzyglądamy się tym cegłom, które są odkryte na korytarzach, to możemy zauważyć takie długie cegły średniowieczne. Są typowo średniowieczne cegły, które właśnie pochodzą z tamtego czasu. To jest jedna rzecz właśnie z budową tego sanktuarium. Jeżeli się przyjrzymy wystrojowi, to już wspominałem, że to sanktuarium jest związane właśnie ze świętym Antonim i ciekawostka kolejna, jest to sanktuarium, które w całości jest udekorowane czy wykończone w stylu tak zwanego baroku. No, w dziewiątkę strzał. Rokoko. Rokoko. Jeszcze jest jedno słowo do tego rokoko. Ja wiem. Płonące rokoko. To jest znowu taka ciekawostka, że to był styl niemiecko-francuski mniej więcej. Na polskich, zwłaszcza takich małych wioskach, to było bardzo, bardzo niepopularne z tego względu, że Polacy trochę inaczej się dekorowali. W związku z tym jest domniemanie, że tu byli właśnie czy Francuzi, czy
Niemcy, którzy po prostu te dekoracje dokonali. Co jest charakterystycznego w tym płonącym rokoko? Jeżeli sobie przekroimy ołtarz na pół, to zawsze mamy element odpowiadający po drugiej stronie, ale ten element jest inny. Zauważmy taką rzecz, że artyści rzeczywiście tutaj sobie musieli się wykazać wielką twórczością, że nie ma żadnego elementu tak zwanego lustrzanego czy skopiowanego, że każdy element po drugiej stronie jest odpowiednikiem, ale jednocześnie jest inny, żeby nie powiedzieć zupełnie inny. Tutaj też cały ołtarz główny przekazuje prawdę o Trójcy Świętej. Jeżeli popatrzymy u góry, widzimy kogo? Boga Ojca. Tak jest, Boga Ojca. Później mamy Ducha Świętego i Syna Bożego. Gdzie mamy? Słucham? W obrazie. O, proszę bardzo. Córka generała, to córka generała, wiadomo. Jak nazwisko? Coś tam, no okej. Okay. Nie pamiętam. Rzeczywiście teraz zobaczmy kolejną rzeczą, może to złe słowo. Taką bardzo częstą dekoracyjną figurą jest postać anioła. Są różne obliczenia, tego nikt nie potrafi dokładnie policzyć. Wielokrotnie były to warsztaty właśnie dla młodzieży z płonącego rokoko. Wszyscy liczą te anioły i za każdym razem jest inna liczba podawana. Liczba się waha od 60 kilku do 80, także tutaj jak się policzy wszystkie anioły jako figury, same głowy, ja dopiero niedawno sam odkryłem, że nawet na kolanach króla mamy dwie postaci. Prawdopodobnie też to są aniołowie. To jest moje odkrycie chyba sprzed kilku dni. Także postać anioła jest tutaj bardzo często. Między innymi jest to związane z tym, że 2 sierpnia jest odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej. Także ten element taki anioła jest bardzo ciekawy. Kolejna rzecz, ten obiekt przez ponad 50 lat był pusty z tego względu, że za udział w powstaniu styczniowym zakonnicy bernardyni zostali stąd wypędzeni. Po powstaniu zostało tutaj 3 zakonników, którzy bardzo szybko poumierali i na dobrą sprawę zakon przestał istnieć. Zostało to przekazane pod zarząd diecezji płockiej, pod opiekę proboszcza z Radzanowa, ale to jest 3 km od miejscowości. No i proboszcz też nie miał żadnego interesu, żeby o to bardzo mocno dbać, ale znowu jest cud. W takich kategoriach nawet można to odczytywać, że na dobrą sprawę przez te 50 lat ten kościół nie został zdemolowany. Jak zobaczymy, większość wyposażenia jest oryginalna. Popatrzmy na ołtarze, na te wszystkie elementy. Na dobrą sprawę, jak to zostało zrobione przez bernardynów, tak to zostało do tej pory. Dlatego to jest, są różne teorie na ten temat, dlaczego to było nietknięte. No, pan Krzysztof wam w wolnym czasie opowie, jakie są teorie. 50% tego, co będzie mówił, jest prawdą. Zgadza się na 60. No już, niech będzie 55. Z tego względu, że rzeczywiście jest taka szczególna opieka tutaj świętego Antoniego. Kolejna rzecz. Ten obraz, powiedziałem, że jest cudowny i rzeczywiście do dziś dnia, zwłaszcza w czasie odpustu, przychodzą osoby i proszą o uzdrowienia. Te uzdrowienia następują. Jest kilka świadectw już napisanych właśnie osób, które doznały łask za wstawicę świętego Antoniego. W każdy wtorek między innymi jest nabożeństwo do świętego Antoniego połączone między innymi z błogosławieństwem chorych. Teraz zwłaszcza jak się robi ciepło, ludzie z całej okolicy przyjeżdżają, żeby w tym nabożeństwie wziąć udział. Przypominam Państwu, że święty Antoni jest zredukowany przez wiele osób do poszukiwacza czego? Rzeczy zagubionych, czyli kluczyków, dokumentów i takich innych rzeczy. Ale jego właśnie główną taką atrybutem jest to, że on był cudownym kaznodzieją, który poszukiwał zagubionych dusz ludzkich.
Dlatego nie bez przyczyny chyba ten piec się chciał popsuć, ściśle mówiąc komin, bo kiedy to przeżywają ludzie rekolekcje, rzeczywiście, jeżeli szczerze w to wszystko wchodzą, mają możliwość wyproszenia u świętego Antoniego takiego szczególnego błogosławieństwa i odszukania często zagubionej swojej duszy. Także zachęcam bardzo mocno, żeby skorzystać z obecności tego patrona i prosić o to, żeby pozwolił, pomógł odnaleźć siebie w życiu, czy jakieś ścieżki, czy jakieś myśli, czy jakieś rozwiązania. Czyli święty Antoni to po pierwsze wspaniały kaznodzieja. Tak na marginesie, kiedy on już pod koniec życia głosił kazania, to praktycznie nie głosił tych kazań w kościołach, tylko na placach, z bardzo banalnego powodu, że żaden kościół nie był w stanie pomieścić tych ludzi, którzy chcieli go słuchać. Także to też świadczy, jeżeli czytamy nawet jego kazania, większość tych kazań można spokojnie użyć w naszych czasach. Język jest tak nam współczesny, że bardzo wiele osób się dziwi, że ten wczesnośredniowieczny kaznodzieja posługiwał się takimi sformułowaniami czy takim językiem. Kolejna rzecz związana z tym kościołem jest podziemia. Widzimy tam pośrodku te drewniane deski. To jest zejście do podziemi. W podziemiach znajdują się groby. Między innymi tutaj była pochowana założycielka zakonu misjonarek świętej rodziny, święta Bolesława Lament, błogosławiona jeszcze Bolesława Lament. Ona między innymi tutaj po I wojnie światowej, kiedy na wschodzie zaczęto likwidować jej domy, szukała takiego miejsca i właśnie od biskupa nowowiejskiego dostała możliwość bycia tutaj w Ratowie. Przez bardzo wiele lat klasztor w Ratowie był ich domem generalnym. I znowu kolejna ciekawostka. Później przyniosły się siostry, ściśle mówiąc Bolesława Lament, do Białegostoku, ale kiedy umarła, zażyczyła sobie, żeby jej zwłoki zostały pochowane tutaj w Ratowie i były przewiezione do Ratowa. I dopiero kiedy się rozpoczął jej proces beatyfikacyjny, zostały z powrotem przewiezione do Białegostoku. Tutaj mamy relikwie siostry Lament w bocznej kaplicy. Jeżeli jesteśmy przy relikwiach, za moimi plecami jest relikwiarz z relikwiami świętego Antoniego z Padwy. To też taki ciekawy, bo tak, biskup płocki taką propozycję mi złożył, taką biskup złożył mi propozycję, ksiądz wie, co to znaczy propozycja od biskupa, żeby tutaj w tym sanktuarium było zakończenie roku wiary w diecezji płockiej. No mówię, oczywiście, bo jeżeli kiedy biskupa nie miała problemu najmniejszego, tylko że miały przyjechać autokary z każdego dekanatu, wszystkie kapituły. No i zrobiłem tak, że dla księży tak mniej więcej puławek zająłem, żeby mogli uczestniczyć w przyświętym. Przyjechał pierwszy autobus tak mniej więcej 2 godziny przed rozpoczęciem. Wyszło było tylko 50 osób, 50 mniej więcej pań wyszło. Patrzę, zajęłem kościół prawie cały, bo jest 80 kilka miejsc siedzących. No mówię, no fajnie, fajnie jest, fajnie. No jak zaczęły te autobusy dojeżdżać, samochodów całe mnóstwo, kapituły wszystkie. Prałaci tutaj musieli siedzieć na takiej ławce, tak, przyzwyczajeni byli do stali, a tu mieli takie stale bardzo bujające się. Mam zdjęcie z chóru, nie wiem jakim sposobem te wszystkie osoby się tutaj pomieściły. 2 biskupów przy ołtarzu, kleryków. Mówię, cud boski, że to się wszystko zmieściło w tym moim sanktuarium, bo mówię, miejsc siedzących jest dokładnie, jest 11 ławek, po 41. Czyli zauważmy, że takie cuda się nawet też w tej chwili dzieją. I taka już ostatnia rzecz związana z tym miejscem. Legenda czy nie legenda, że też były przymiarki do budowania w innym miejscu tego sanktuarium i okazuje się, że raz obraz tu się znalazł, a dwa też gromadzone materiały budowlane i też według legendy z tego miejsca, gdzie miało być tam za rzeką budowane, bo tam jest trochę wyżej, trochę niby lepiej, one się znalazły tutaj. Też to jest domniemanie takie, że to już jest miejsce, które rzeczywiście jest bardzo długą historię ma z tego względu, że jest szlak
i kultury łużyckiej. Tam jak się przyjeżdża przy tym parkingu, jak skręcaliście z głównej drogi, są kurhany też na tych bagnach. Także to miejsce musi mieć bardzo, bardzo długą historię. Między innymi pewnie święty Antoni wybrał to miejsce ze względu na takie szczególne tutaj położenie, bo na dobrą sprawę, zwłaszcza w tamtych czasach, wszystkie drogi tędy przechodziły. Między innymi kościół oberwał dwa razy w czasie I wojny światowej. Kiedy był remont elewacji, mamy ślady po pociskach tutaj na tej ścianie. Z tego względu, żeby ostrzał tego mostku, który jest tutaj koło klasztoru, plus do tego II wojna światowa też ostrzał tych mostków z tego względu, że były takie przesmyki. Innymi drogami praktycznie nie jest możliwość przejechania z tego względu, że to jest bardzo, bardzo podmokły teren. Jeżeli jest wiosna, były wiosny takie, że wokół było takie wielkie jezioro, bo też w dokumentach jest, że miejsce ratowo pochodzi od ratunku. Między innymi dlatego, że w czasie średniowiecznej zarazy Radzanów praktycznie wymarł i część mieszkańców przeniosła się tutaj na ten wyższy trochę teren i ta nazwa prawdopodobnie od tego się wzięła, że uratowali się i mamy taki ratunek. Jest kilka ciekawych obrazów jeszcze, między innymi tutaj mamy zaraz obraz przedstawiający uzyskanie odpustu przez świętego Franciszka. To jest historia związana z jego objawieniem, że święty Franciszek miał... Komunia Święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego. Bardzo dobrze wygląda, także jest wszystko przed Wami. Zachęcam też, żeby właśnie żeby uzyskać odpust zupełnie, warto z tego skorzystać. I myślę, że na razie tutaj nie będzie. Śpijcie sobie dobrze. Choć chorągiew.